Cześć, witajcie z tej strony Virus Atlas. Przedstawiam dzisiaj taką gierkę, która się zwie Osu. Jest to gra stworzona przez jakiegoś Japończyka, nie pamiętam dokładnie jak on się nazywa. Ogólnie w grze chodzi o to... sobie zmniejszę rozdzielczość, bo mi coś... nie wiem dlaczego, no dobra. Chodzi w niej o to... aby wystukać dany rytm do piosenki. Piosenkę można wgrać praktycznie każdą, o ile ktoś, kto zajmuje się tworzeniem map, stworzy do takiej piosenki mapę. Ja tutaj mam dosyć sporo map. I może od razu przejdę do rzeczy wytłumaczeń. Może tak. Jest kilka trybów gry. Jest Osu Mania, coś jak Guitar Hero, tylko że o wiele trudniejsze. Każdy beat, no to z góry ekranu spadają owoce, a ty masz takiego chłopka z koszyczkiem i musisz zebrać wszystkie spadające owoce. Taiko, no to wystukujesz od prawej strony do lewej, w jednej linii lecą ci czerwone i niebieskie kółeczka, małe, duże, i do tego używa się czterech przycisków. No i standardowy tryb Osu, to ten, który ja dzisiaj zaprezentuję, i głównie w tym trybie ja gram. Znajdźmy zaraz jakąś piosenkę, może coś łatwiejszego, bo strasznie mi jak nagrywam, to strasznie mi tak tnie i dziwnie mi tak myszka lata. Może tak, według ranku, coś na S, coś łatwiejszego. Myszka. Znowu nie chcę sobie wstydu robić, że nie trafia. Kurde, dłużej mi zajmuje szukanie piosenki. Nie wiem, sprawdźmy to, zobaczymy jak mi to... czy mi będzie mocno silne, czy nie. Ojej. Teraz przez ten moment nie ścina nic. O, teraz mój błąd, no dobra. No i tak, do gry używa się myszki i dwóch przycisków z klawiatury. Jak widzicie, jest wiele tutaj różnych kółek, linii. Te pojedyncze kółka to są pojedyncze bity. Te linie to są slidery. No i trzeba przytrzymać przycisk i myszką przejechać. No a pojedyncze bity trzeba w odpowiednim momencie wystukać. Widzicie te obręcze, co się zbliżają. No i ogólnie chodzi o to, żeby po prostu mieć jak najwięcej procent i nie zepsuć sobie combo. Nasze combo te w dolnym lewym rogu. To jest tak jakby mnożnik naszych punktów. I tak jak mówiłem, używa się myszki i dwóch przycisków z klawiatury, ale niektóre osoby, te, które mogę nazwać już takimi prosami, znaczy no, jeżeli kogo stać, no to też sobie używa, ale przeważnie używają tabletów i rysika, bo jest łatwiej po prostu kierować tym naszym kółeczkiem, tą myszką. I łatwiej zbijać bity. A propos jeszcze tych, widzieliście takie, tutaj bodajże było, tej mapy, tak. Co musiałem kręcić, to jest spinner i trzeba, o to właśnie. Trzeba cały wyspinować, że tak powiem, aż się napełni, a potem za każdy kolejny obrót dostajemy jeszcze 1000 punktów. Ale nie mnoży on się przez nasz licznik.
No, teraz trochę sfailowałem, bo no, nie wiem dlaczego, nie mam znowu aż tak starego peceta, no ale trudno. No, może coś jeszcze zagram. Tu jest większość japońskich piosenek, bo jak właśnie mówiłem, gra stworzona została przez Japończyka. Polskie piosenki chyba żadnej nie mam, aczkolwiek widziałem gdzieś tam jakieś na stronie. To jest trochę trudniejsza teraz, ale. O, to jest jedna z moich ulubionych piosenek, trochę dłuższa. No i po tej piosence zakończę chyba wideo, bo nas 6 minut trwa. Ona jest taka wolniejsza. Soundtrack z anime Angel Beats. Polecam. I gra jest bardzo dobra do zrelaksowania się, jeżeli nie chcesz wbić tam jakiegoś ranku, bo przyznam, że jak mi coś nie wychodzi, a próbuję wbić tam jakiś lepszy rank na mapie. A się pomylę w takim, już może nie trudnym, ale najbardziej człowieka to frustruje, jak zrobi jakiś głupi błąd na jakimś prostym bicie. Czasem też będę wstawiał filmiki, jak tam gram jakieś piosenki. Ogólnie w rankingu światowym jestem 25-tysięczny coś jak na razie, a w Polsce 1100 któryś, nie pamiętam już. Nie jestem jakimś tam prosem, ale gram sobie już tak około 6 miesięcy, tak co jakiś czas sobie wejdę. Nie jestem tam znowu jakimś totalnym nowym, ale do prosów też zaliczyć się nie mogę. Tak pośrednio, nie? Taki casual, co sobie tak czasem pogram. Kurczę, już długo czekam na nowy pack map. No ale coś nie wychodzi, muszę długo poczekać, bo gdybym miał wszystkie piosenki ściągać pojedynczo, to bym mi chyba życia brakło. Tam mam około 6000 map i to waży ponad 20 gigabajtów. Akurat jak teraz kombo mi się zepsuło, teraz po raz drugi to coś mi ścięło, no ale nie wiem, raczej nic na to nie poradzę. O właśnie, teraz to był mój błąd. Nie dojechałem do końca. Tutaj jest pokazany ranking mapy. No. Nie jest to może najlepszy, bo nie używałem żadnych modów. A, to zaraz opowiem o modach. Bo są tryby gry i mody, nie? To zaraz opowiem. No i tak jak mówiłem, gra naprawdę niektórych wciągnie, niektórych nie wiadomo. Ale na moje to jest idealna po prostu na zrelaksowanie się tam po pracy, czy jak ktoś jeszcze do szkoły chodzi. Ale tylko wtedy, gdy po prostu nie chce się bić rankingu, bo jak człowiek jest nastawiony na bicie rankingów, a mu nie wychodzi, to naprawdę się przy tym można nieźle wkurwić, że już tak powiem. Ja przykładowo teraz mam taką jedną mapę, co już się z nią męczę któryś tam dzień i jest tam taki jeden moment, no co po prostu nie wiem, kurczę, tu mi nie wychodzi, a tu popełnię jakiś błąd z głupoty.
I normalnie po 3-4 próbach to już jestem tak zdenerwowany, że nie wiem, muszę sobie iść zapalić, albo po prostu wyłączam grę i wchodzę na Facebooka albo na YouTube'a i... Ale przeważnie gram sobie zrelaksowanie. Teraz przykładowo się nie stresuję, tam jak sobie nie trafię, bo... No bo sobie tak nagrywam for fun. No i jeszcze mam te odcinki przy nagrywaniu. Sądzę, że jeżeli już będę chciał wrzucić jak gram, to będę musiał replay puszczać, bo tutaj po jak się zagra piosenkę, to można sobie ją jeszcze zreplayować. I myślę, że wstawię kilka replayów za jakiś czas. No. Słabo. Ale co poradzę. I dobra, a propos modów. W grze jest 12, raz dwa, 12 modów. I są mody ułatwiające, easy, które zwiększa nam kółka i obniża ubytek naszego HP, i mniejsze wymagania co do celności są, bo jak widzieliście tam, do kółka zbliża się taka obręcz, tak? No to na easy jest mniejszy zakres, żeby dostać 300 punktów, większy zakres, przepraszam, żeby dostać 300 punktów, czyli pełne 100%, no i są te kółka większe. No fail, czyli pomimo tego, ile razy nie trafisz, twoje HP zejdzie na 0, to i tak się nie skujesz. A half to znacznie spowalnia nam piosenkę, przez co jest łatwiej trafić, wiadomo, ale każdy ułatwiacz zmniejsza nam mnożnik punktów. Podstawowy to jest 1, tak? No. No i jeżeli miałbym grać na wszystkich modach, no to tych punktów praktycznie miałbym 0. Dobra, przejdźmy do modów utrudniających. Hard Rock. On pomniejsza kółka, dodatkowo obraca mapę o 180 stopni, czyli kółka są w przeciwnych... załóżmy, że kółko byłoby tutaj, to na Hard Rocku będzie ono tutaj. Coś takiego. O 180 w obie strony obracowej. I właśnie zmniejsza kółka i trzeba mieć większą celność, żeby właśnie trafić te 300. Sudden Death. Jeżeli nie trafisz w kółko, możesz za 100 punktów trafić, ale jeżeli nie trafisz, to koniec. I jeszcze drugi raz perfect. Czyli jeżeli nie masz 100%, jeżeli już trafisz za 100, koniec. I potem jest mod Double, czyli zwiększa nam on prędkość mapy. Jeszcze Nightcore, czyli takie dodaje takie w czasie gry. Hidden. To jest taki tryb, który ukrywa nam te obręcze, które zbliżają się do kółek. Oraz po pokazaniu danego kółka, slajdu, też właśnie znika całkowicie z mapy. Ja może zaprezentuję. Tutaj. Widzicie, nie ma obręczy. I kółka też znikają. I trzeba po prostu... jak kółko zniknie, to po kilku... Po sekundzie bodajże już trzeba w nie nacisnąć, żeby mieć pełne. Oraz flashlight, czyli latareczka. Też zaprezentuję, żeby nie było. Mamy po prostu ograniczoną widoczność, tak? No. Coś takiego. No i oczywiście, jeżeli włączymy sobie mody, te utrudniające, mamy zwiększony licznik punktów. I specjalne.
relaks. Nie musisz klikać, tylko prowadzić myszkę. Autopilot. Myszka sama się prowadzi, wystarczy, że będziesz klikać. Przepraszam. Spinout, czyli wszystkie slide, spinery są wykonywane automatycznie. Oraz auto, czyli cała piosenka zagra się w 100% bez żadnej naszej ingerencji. Oczywiście, jeżeli włączymy jakikolwiek z tych specjalnych, można włączyć tylko jeden, to nie mamy żadnych punktów. Jest to mapa nierankingowa, nie liczy nam się ona do rankingu ani do punktacji 0. No i dobra, myślę, że to by było na tyle. Naprawdę polecam. Klient waży mało, same mapy ważą dużo. Jest tryb multi, jest chat, polish, na którym zawsze jest syf i ludzie, każdy na siebie ciśnie, no ale to już szczegół. No i dobra, trzymajcie się, do następnego, cześć! This is it, Marines, let's get 'em!